Cześć, ja nazywam się Damian Krychowski i witam Was w czwartej części kursu SQL dla początkujących. Dzisiaj zmieniamy trochę temat, z selectów przerzucimy się na update'y, ale zanim przejdziemy do pracy, najpierw opowiem pokrótce o platformie, na której będziemy pracować. Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, albo być może nie pamiętają, z czego korzystaliśmy. Używamy SQL Sandboxa, czyli naszej najnowszej platformy do pracy z SQL-em. Po zalogowaniu się na naszą platformę, linka znajdziecie w opisie, waszym oczom powinien ukazać się ten widok, który ja mam na swoim ekranie. Teraz, żeby zacząć pracę, musimy zrobić dwie rzeczy. Najpierw zjechać w dół do zestawów zadań, rozwinąć pierwszy zestaw zadań, czyli podstawy selecta i przycisnąć guzik przygotuj bazę danych. Potwierdzamy tą operację i teraz nasza baza danych powinna zostać utworzona i wypełniona tabelką Customers oraz danymi, na których będziemy pracować. Gdy to zrobiliśmy, scrollujemy do góry i klikamy przycisk Otwórz bazę danych. Naszym oczom ukazuje się edytor SQL, który składa się z kilku części. Workspace'a, to jest ta przestrzeń, to tutaj będziemy wpisywać wszystkie nasze SQL-e, a po lewej stronie widzimy panel narzędzi z tabelkami. Na razie mamy jedną tabelkę. Ta tabelka właśnie została utworzona w momencie, gdy kliknęliśmy ten przycisk Przygotuj bazy danych i ona składa się z kilku kolumn i ma w sobie 100 rekordów. No dobra, to do dzieła. Tak jak mówiłem na początku, dzisiaj będziemy zajmować się update'ami. Przy pracy z update'ami należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ bardzo łatwo można zupdate'ować dane, których nie chcieliśmy update'ować, albo na przykład zmodyfikować wszystkie wiersze w tabelce. Gdyby coś takiego się przydarzyło i zniszczylibyście sobie dane w naszej Customers Table, nic prostszego, wystarczy, że wrócimy sobie do listy zadań. Żeby to zrobić, klikamy w ten przycisk tutaj. Przeskrolujemy sobie z powrotem do pierwszego zestawu podstawy Select, rozwiniemy go, a następnie przygotujemy bazę jeszcze raz. Ta operacja kasuje naszą bazę i odtwarza ją z tym początkowym stanem tabelki Customers. Także gdyby Wam się zdarzyło zupdate'ować coś, czego nie chcieliście zupdate'ować, zawsze możecie tutaj wrócić i tą bazę sobie zresetować. Ok, przejdźmy teraz do edytora SQL. Klikamy w Otwórz bazę danych i zacznijmy od naszego podstawowego selecta, żebyśmy zobaczyli, jakie mamy dane. Czyli select gwiazdka from Customers i to zapytanie wykonujemy. Zobaczcie, naszym oczom ukazały się wszystkie rekordy w tabelce Customers. Zwiększymy sobie trochę ilość itemów na stronę i widzimy, z jakich kolumn się składają ci customerzy, czyli first name, last name, email, country, date, joint, total orders oraz oczywiście customer ID, który jest tym primary key naszej tabelki. Update polega na tym, że dowolny z tych kolumn możemy zmodyfikować. Jak to zrobić? Spróbujmy sobie zmienić pierwsze first name Johna na jakieś inne i w ten sposób przeprowadzę Was przez składnię taką podstawową tej operacji update. Jak to wygląda? Przejdziemy sobie do nowego wiersza i zaczniemy od update. Wpisujemy słówko kluczowe update. Teraz nazwę tabelki, którą chcemy zmodyfikować, customers. Teraz piszemy słówko set. I tutaj podajemy po przecinkach kolumny oraz ich nowe wartości, które chcemy ustawić. Na razie zaczniemy od jednej kolumny, czyli wpiszemy first name, to się równa i otwieramy pojedyncze cudzysłowy, ponieważ ten typ danych to jest string i ustawimy mu na John 1, żebyśmy zobaczyli, czy ta zmiana zaszła. I to, co jest w update'ach bardzo ważne, to ta część, którą znamy już z selectów, ze słówkiem kluczowym where, ponieważ musimy określić, które wiersze chcemy zmodyfikować. Gdybyśmy wykonali to zapytanie teraz, update customer set first name John 1, to zobaczylibyśmy, że wszystkie rekordy w tabelce customers zostałyby zmienione, a ich imię ustawione byłoby na John 1. Zdecydowanie to nie jest to, co chcielibyśmy osiągnąć, ale gdyby z jakiegoś powodu Wam się to zapytanie wywołało, to pamiętajcie, że możecie sobie wrócić i zresetować tą bazę danych. Ok, dodajmy teraz warunek, który pozwoli nam zmodyfikować ten konkretny wiersz. Ten warunek można zrobić na wiele sposobów, ale najlepszym sposobem do operacji update'ów, jeżeli chcemy modyfikować konkretne wiersze, jest wykorzystywanie ich primary key, czyli tego klucza, który je unikatowo identyfikuje z całego zbioru danych. Właśnie do tego ten klucz istnieje. Więc zrobimy to, czyli wpiszemy where customer ID to się równa 1. I co ta składnia robi? Update customers, zupdate'uj tabelkę customers w ten sposób, że ustawisz first name na John 1,
dla tych rekordów, których customer ID to się równa 1. Taki rekord jest 1, więc powinniśmy zobaczyć, że zmodyfikowany został tylko jeden wiersz. Zaznaczmy sobie teraz to zapytanie, wykonajmy je i zobaczymy, że SQL query executed successfully. To zapytanie nie zwraca żadnych wyników, dlatego nie widzimy tutaj tabelki, więc żeby zobaczyć, czy to zapytanie faktycznie zadziałało, możemy po prostu jeszcze raz pobrać sobie całą tabelkę. Zaznaczę sobie ten pierwszy fragment w naszym edytorze, wykonam go i widzimy, że teraz John faktycznie ma na imię John 1. To samo moglibyśmy zrobić z jego nazwiskiem, e-mailem, państwem, datą dołączenia oraz ilością zamówień. Tak w zasadzie to możemy sobie spróbować to zrobić i zobaczymy, w jaki sposób jednym zapytaniem możemy update'ować wiele kolumn naraz. Przejdźmy sobie do kolejnego wiersza. Tutaj przy tych update'ach uważajcie, żeby nie wykonać sobie całego SQL-a, z całego workspace'a, bo możecie wykonać kilka update'ów, których nie zamierzaliście wykonywać. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć sobie ten konkretny, na którym będziemy pracować, albo przejść sobie do nowego edytora i wtedy jesteście bezpieczni. Dobra, piszemy update customers set i zacznijmy sobie od last name. Last name to się równa doł 1 przecinek email to się równa i sobie zmienimy John Doe 1 małpa example.com country to się równa, niech będzie USA 1 date joined to się równa i tutaj sobie zmienimy datę na przykład na 2023 rok 1 stycznia i total orders możemy poszaleć, ustawmy mu 100 tych total ordersów. No i najważniejsza część, żebyśmy wszystkich danych nie zmodyfikowali, czyli where customers ID to się równa 1. Teraz, gdy zaznaczymy to zapytanie i wykonamy je, SQL query executed successfully, zadziałało, a czy na pewno możemy się łatwo przekonać, gdy jeszcze raz pobierzemy sobie wszystkie dane selectem. Zaznaczam select gwiazdka from customers, wykonuję to zaznaczenie i widzimy, że faktycznie John Doe został nam zupdate'owany. Wszystkie kolumny zostały ustawione i całość wydaje się, że zadziałała poprawnie. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy oczywiście wykonać update na wielu wierszach naraz. Załóżmy, że chcielibyśmy dokleić jedynkę do kolejnych trzech osób. Jedynkę na końcu ich imienia oraz nazwiska. Jak możemy do tego podejść? Przejdźmy sobie tutaj w naszym edytorze do nowej linii i zacznijmy. Update customers, czyli jak zwykle chcemy zupdate'ować tabelkę customers. Teraz wpisujemy set last name, set first name, bo zaczniemy od imienia. I co możemy teraz zrobić? Teraz już nie jest tak łatwo, ponieważ kiedy chcielibyśmy do tych trzech wierszy dodać jedynkę i chcielibyśmy to wykonać w jednym zapytaniu, to nie możemy po prostu wpisać Jane 1, bo ustawilibyśmy Ahmedowi i Lukasowi także imię Jane 1. Musimy w jakiś sposób pobrać obecną wartość imienia, a następnie ją zmodyfikować. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że po tym równa się wykorzystamy obecne wartości tych pól, które znajdują się także pod tymi dokładnie samymi nazwami, czyli first name, last name. Jak to wygląda? Wpisujemy first name, czyli nowa wartość first name, a może inaczej, równa się, to jest operator przypisania, więc przypisz do pola first name wartość first name, czyli tą obecną wartość, która jest w kolumnie first name, do której dokleisz taki ciąg znaków. Te dwie pionowe kreski to jest operator połączenia dwóch stringów, czyli do tego pierwszego stringa na końcu doklej spację i jedynkę. Tak, a dla kolumny last name analogicznie last name do pola last name przypisz obecną wartość pola last name, do której dokleisz jedynkę. Jeszcze raz. Równa się to operator przypisania, więc ta operacja oznacza, że po update'cie do kolumny first name przypisz mi obecną wartość pola first name, do której dokleisz jedynkę. I tak samo do last name przypisz obecną wartość pola last name, do której dokleisz jedynkę. Zobaczymy, czy to zadziała za chwilę.
No i najważniejsza część, musimy zrobić where'a, który w jakiś sposób wyciągnie nam te trzy wiersze. Można to zrobić na kilka sposobów, ale ja zrobię na taki najprostszy, czyli where customer ID in, operator in, który poznaliśmy na jednej z poprzednich lekcji. Otwieramy nawiasy i wpisujemy wartości, wśród których to customer ID powinno się znajdować, czyli jest to 2, 3 i 4, bo dla tych wartości chcemy dokonać update'a. 2.3.4. I jeszcze raz przejdźmy sobie przez całe zapytanie. Zupdate'uj tabelkę customers, ustawiając first name, do którego przypiszesz obecną wartość, do której dokleisz jedynkę na końcu, oraz last name, do której przypiszesz obecną wartość, do której dokleisz jedynkę na końcu, dla tych customerów, których customer ID to 2 lub 3 lub 4, czyli dla tych trzech gości. Ok, zaznaczmy sobie to. Wykonajmy zaznaczenie. SQL mówi, że zadziałało. Potwierdźmy to, wyciągając jeszcze raz wszystkie wiersze z naszej tabelki. Zaznaczamy select gwiazdka from customers. Wykonujemy to zaznaczenie. I widzimy, że faktycznie Jane Smith, Ahmed Khan, Lucas Brown, wszyscy mają doklejone do swojego imienia i nazwiska jedynki. Zadziałało. Gdybyśmy teraz jeszcze raz wykonali tą operację, to zauważylibyśmy, że tym razem mamy kolejną jedynkę doklejoną, czyli byłyby już dwie jedynki. Zobaczcie, wykonajmy to. I jeszcze raz sobie pobierzmy. No i zobaczcie, teraz mamy dwie jedynki. Dlaczego? Bo teraz to first name, do którego doklejaliśmy jedynkę, miało już sobie tą jedynkę po tej wcześniejszej operacji. Więc ile razy wykonamy update'a, tyle razy ta operacja zostanie jakby nawarstwiona i wykonana. No i widzimy to tutaj. Dobra, co jeszcze możemy zrobić z naszymi update'ami? Możemy oczywiście zupdate'ować wszystkie wiersze w danej tabelce. Załóżmy, że mamy sytuację, w której chcielibyśmy zupdate'ować wszystkim customerom maila. Powiedzmy, ich mail od teraz powinien składać się z ich imienia i nazwiska rozdzielonych kropką, a na końcu @company.com. Jak to zrobić? Wystarczy, że pominiemy warunek where, ale gdy pomijamy warunki where, pamiętajcie, żeby być bardzo ostrożnym, bo możemy zmienić coś, czego nie chcemy. Ale załóżmy, że teraz to jest ok i spróbujemy tą operację przeprowadzić. Przejdźmy sobie do nowej linii i zróbmy update customers, czyli z update tabelkę customers, ustaw email, set email. I tutaj musimy zbudować ten właśnie email, czyli first name, rozdzielony kropeczką z last name. Używamy tego operatora łączenia stringów, czyli dwie pionowe kreski, czyli do first name dodaj kropkę, następnie do tego dodaj last name, a następnie do tego dodaj @company.com i pomijamy warunek where, ponieważ chcemy tą operację przeprowadzić dla wszystkich wierszy w tabeli. Zaznaczmy sobie to zapytanie, odpalmy je, przeszło, pobierzmy sobie teraz wszystkich customerów, no i widzimy, że wszyscy customerowie mają teraz właśnie w takim formacie tego maila. Zupdate'owaliśmy go dla 100 rekordów, zobaczcie. Możemy sobie scrollować i wszędzie widzimy dokładnie właśnie taki rezultat. Jak przejdziemy na kolejną stronę, to dalej tak samo. Także operacja update pozwala nam na bardzo wygodne modyfikowanie danych. Możemy modyfikować pojedyncze wiersze, pojedyncze kolumny albo całe zestawy kolumn i wierszy. I jak zwykle, pamiętajcie, że praktyka jest najważniejsza. Jeżeli chcielibyście skorzystać z jakichś zadanek, a nie macie pomysłu, jak je wymyślić, to pamiętajcie, że możecie przejść tutaj do Smart Assistanta. Gdy rozwinie się czat, po prostu poprosić go, żeby wygenerował dla Was jakieś zadania. No i tyle. Ćwiczcie i mam nadzieję, że te zajęcia Wam się podobały. Do zobaczenia na kolejnych. Cześć!